I jazda. Trójka dobrze, Zach na Fein przyjął start, ale tam znakomicie już na front przychodzi Limelight. Za Limelight Najad. Limelight Najad. Teraz już Najad wychodzi na front, ale szpędzi, jakie ma problemy jockey, żeby utrzymać konia. No, ho, ho. Najad na prowadzeniu z przewagą kilku długości, Limelight na miejscu drugim. Na trzecim miejscu Zach na Fein. Oj, teraz tam się to troszkę wszystko tasuje. Wciąż na czele galopuje Najad, ale już szerzej Zach na Fein oraz Serpenszy. I na prostą finiszową przy wewnętrznej wyprowadza Najad. Środkiem bardzo dobrze Zach na Fein i znakomicie Serpenszy. Serpenszyn przy wewnętrznej atakuje Limelight, ale wciąż Zach na Fein. Zach na Fein polem finiszuje Emperor's Game. I Emperor's Game wysuwa się na prowadzenie. Emperor's Game. Emperor's Game. Tak, ma przewagę 50 metrów do celownika. Wygrywa Emperor's Game. Na drugim miejscu Zach na Fein. I później tam razem Kyrios z Limelight.